drogą wojewódzką 993 wjechałem właśnie do Gorlic. Troszkę się przez Gorlicę przejedziemy. Zaczynamy, jak już mówiłem, drogą 993, a wyjedziemy z Gorlic drogą numer 28. W Gorlicach nie jestem pierwszy raz, bo kojarzę, że dawno, dawno temu, gdy gdzieś w tych okolicach byłem na koloniach, to gdzieś tam do Gorlic, pamiętam, się jeździło, czy to na jakąś wycieczkę. Tak więc gdzieś tam te Gorlice mi się kojarzą, że chyba kiedyś dawno temu w nich byłem, natomiast kompletnie nie pamiętam ani dróg, ani nic na temat miasta. No w zasadzie jedyne, co mi się Gorlice kojarzą, to jakoś Gorlice kojarzą mi się z Podkarpaciem. A tutaj taka ciekawostka, bo Gorlice są miejscowością, która leży w województwie małopolskim w tej chwili. Dawniej chyba w Krośnieńskim byli. I stąd może to skojarzenie, że przez lata województwo krośnieńskie. Ale nie jestem jedyną osobą, którą generalnie Gorlice kojarzą się z Podkarpaciem. Podobnie jak chociażby również małopolski Miechów, w zasadzie każdemu kojarzy się z Kielcami i z województwem świętokrzyskim, a również jest w województwie małopolskim. Więc to dwa takie, można powiedzieć, w małopolskim województwie mamy przypadki, że są tam miejscowości, które na pierwszy rzut oka, z pierwszą myślą, kompletnie z małopolskim województwem się nie kojarzą. I w jednej z tych miejscowości właśnie teraz przez nią przejeżdżam. Jak już wspominałem, droga 993. Rzeka Sękówka pod nami. Chyba wjeżdżamy gdzieś w jakieś centrum. Zaczyna się ruch. Portka? Nie, zaczyna się ruch przed nami. Ruch na drodze. Jest więcej aut. To jest znaczy. Za 300 metrów. Taki dworek ładny. Taki dworek ładny. Tam jaki ładny jest, nie wiem, kościół. Czy co to jest? Cała zabudowa, tak jakby tam było centrum. Skręć w lewo. No ładne miasto. Trzeba przyznać. I w zasadzie kolejne tutaj miasto powiatowe, gdzie jest duży ruch. To samo choćby w Sanoku. W Jaśle jest to samo. No, widzicie, cały czas kojarzę to z Podkarpacie, bo przecież powiedziałem o miastach z Podkarpacie. Zwracam tu uwagę na sygnalizator ogólny. Już stoimy, już mam czerwone. Nie umieli się zdecydować. No. Co moja razie. Ciekawe, trudne skrzyżowanie do pokonania. Tak jak zawsze na tego typu skrzyżowaniach mówię, skrzyżowanie z ogólnym sygnalizatorem, sprzeciwka musimy puścić.
A w sytuacji, kiedy inne strony jadą, obserwujmy sobie skrzyżowanie, to mniej więcej będziemy się orientować, kiedy i dla nas przyjdzie zielone. Nie będziemy zaskoczeni zmianą świateł. Zaraz powinno być dla nas, bo teraz jedzie lewa strona. Zobaczcie, ten ciąg, który teraz ma, idzie naprzemiennie. Ciekawe, dlaczego tutaj też się tak nie dało, żeby ta strona, gdzie ja jestem, oraz przeciwna, żeby również były naprzemiennie. Że 30 sekund dłużej stania nikomu korona bez głowy nie spadła, a na pewno więcej pojazdów by wtedy przez skrzyżowanie przejechało. I tu już chyba jestem na ciągu drogi numer 28. W kierunku Nowego Sącza będę jechał. Tak jest. Dobrze, Kodosz. Widzicie? Widzicie? No, dobrze, Kodosz. Ulica Kościuszki to jest, jakby ktoś pytał. Natomiast no, trzeba przyznać, same Gorlice, ładne miasto. Tak jak wspominałem, no coś mi się kojarzy, że będąc na koloniach, że gdzieś do tych Gorlic się jeździło, ale czy to z Rymanowa, czy to z Wysowej, nie mam zielonego pojęcia. To z Wysowej na pewno jest dużo bliżej. Bo to jeszcze przede wszystkim inne województwo. Wtedy to było jedno województwo. Wszystko krośnieńskie. No właśnie. Tak jest. No nie powiem, podoba mi się. Na pewno sobie będę tutaj chciał przejechać, choćby to centrum, te piękne budynki tam, które tam na tym wzgórzu było widać. Cóż to jest? Ja myślałem, że ty każesz, że kiedyś będę się tam chciał postawić. Nie, przejechać. Tylko przejechać. To nie może, że być może, że jak oglądacie film, to już tam też na filmie możecie sobie dostrzec, cóż to za piękne budowle tam w centrum było widać. Bo na pewno będzie mnie to ciekawiło, jak dojadę do domu, żeby poczytać na ten temat troszkę w internecie. No i to by w zasadzie było tyle Gorlic.